czym jest e-sport? Ciężko to określić. Są emocje. E-sport to są emocje. E-sport to są godziny, tygodnie, lata treningów. E-sport to są nagrody. E-sport to są kibice. Oczywiście wszystko dzieje się jak... Wszystko dzieje się w świecie elektronicznym, ale można powiedzieć, że jest, ma bardzo wiele ze sportu. Jest bardzo duże zainteresowanie wśród młodszej widowni, jeśli chodzi o zjawisko e-sportu. Dlaczego tak jest? To wynika z tego, że głównym odbiorcą gier to jest zazwyczaj właśnie ta młodsza widownia, tak? To są ludzie, którzy sami grają, którzy w swoich domach spędzają przed komputerem trochę czasu i chcą czasem zobaczyć, jak robią to najlepsi na świecie, tak? Jak drużyny ze sobą rywalizują, chcą zaznać tych emocji, dlatego oglądają rozgrywki online w sieci, a czasem przychodzą, tak jak dzisiaj do Wrocławia tutaj przyjeżdżają i oglądają na żywo te zmagania. A jak się stać jednym z najlepszych, jeśli chodzi o e-sport? No tak jak wspominałem, to są lata treningów. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Trzeba trenować, trzeba grać, to są zazwyczaj gry zespołowe, więc trzeba współpracować z innymi osobami, trzeba zbierać drużyny. Te drużyny się często rozpadają, później powstają nowe, ludzie dorastają, niektórzy założą rodzinę i przestaną spędzać czas przed komputerem, inni dalej będą to kontynuować i ci, którzy naprawdę się temu poświęcą, mają szansę, żeby pojawić się na takich zawodach, na takim turnieju jak właśnie GeForce Cup dzisiaj. Znajdujemy się w tej chwili w hali stulecia we Wrocławiu, gdzie odbywa się event eSport Now 2017. Jest to druga edycja eventu, który już chyba na stałe zakorzenił się w kalendarium wrocławskich eventów. No, mam nadzieję, że tu się odbywa troszeczkę ewolucja tego, jak wszyscy postrzegamy gry komputerowe, bo odbywa się tu bardzo duży turniej, międzynarodowy turniej e-sportowy o nazwie GeForce Cup, gdzie zaprosiliśmy drużyny z całego świata. Są drużyny z Turcji, są drużyny ze Skandynawii, są drużyny z Niemiec, są drużyny również polskie, które grają o główną pulę 30 tysięcy dolarów jako główna pula nagród. I oni tutaj toczą pojedynek w 8 drużyn na głównej scenie. Poza tym dodatkowo jest turniej League of Legends, tak zwany Puchar Polski eSport Now 2017, gdzie najlepsze polskie drużyny League of Legends mierzą się o tytuł najlepszego. I również jest pula 25 tysięcy złotych. To są kwoty, które są bardzo duże, natomiast my wierzymy w to, że jakby to przyciąga fanów, którzy przyszli bardzo licznie w tym roku. Jak wyszedłem o godzinie 9 rano przed otwarciem bramek na plac przed Halą Stulecia, to tłum ludzi był na całej płycie hali przed halą. Bardzo mnie to cieszy, jestem z tego bardzo dumny.